Dobry wieczór. Ja nazywam się Rafał Raczyński i mam przyjemność powitać Państwa w Muzeum Emigracji w Gdyni na spotkaniu zatytułowanym Klimat i Migracje, w którym inaugurujemy działalność programową Muzeum w 2021 roku. W tym roku mija dokładnie 35 lat od ukazania się słynnej książki niemieckiego socjologa Ulricha Becka zatytułowanej Społeczeństwo ryzyka. Beck wskazywał w niej, że w konsekwencji rozwoju cywilizacji przemysłowej, rozwoju cywilizacyjnego i technologicznego człowiek w coraz większym stopniu powoduje nieodwracalne zmiany warunków życia, nad którymi w zasadzie nie jest już w stanie zapanować. Wśród podstawowych kategorii ryzyka Beck wymieniał ryzyko ekologiczne, zdrowotne, informacyjne, a także społeczne. Bez wątpienia w ostatnim czasie wszystkie te ryzyka mocno eskalowały. Wybuch pandemii COVID-19, związany z nią lockdown, a także perspektywa światowego kryzysu gospodarczego nieoczekiwanie postawiły przed nami nowe, zupełnie nieznane dotychczas wyzwania. Jednocześnie w warunkach utraty kontroli nad otaczającą nas rzeczywistością jeszcze mocniej dało sobie znać pewne niebezpieczeństwa, takie jak chociażby katastrofa klimatyczna, która ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia przetrwania człowieka jako gatunku. W konsekwencji szeroko dyskutowana kwestia zmian stała się przyczynkiem i motywem do planowanych działań programowych właśnie u nas, w Muzeum Emigracji w Gdyni. Nasze tegoroczne założenia programowe znalazły odzwierciedlenie w najnowszym numerze Polskiego Przeglądu Migracyjnego, który miał premierę w ubiegłym tygodniu, a który w całości poświęciliśmy migracjom klimatycznym. Gorąco zachęcam Państwa do lektury tego numeru. Analizujemy tam w sposób interdyscyplinarny problematykę migracji, a także zmian klimatycznych, pokazując ją z perspektywy antropologicznej, prawnej czy też humanistycznej. Pytamy tam również o rolę instytucji kultury, takich jak nasza, w upowszechnianiu wiedzy na temat katastrofy klimatycznej, a także budowaniu świadomości na ten temat. Czasopismo w formacie PDF, MOBI i EPUB jest dostępne na naszej stronie internetowej www.polska1.pl. Mam nadzieję, że spotka się ono z Państwa życzliwym przyjęciem i zainteresowaniem. Tematykę dotyczącą relacji pomiędzy cywilizacją, kulturą i naturą będziemy kontynuowali w innych działaniach i projektach realizowanych przez Muzeum Emigracji w Gdyni. W związku z tym już teraz zachęcam Państwa do zapoznania się z planowanymi działaniami, realizowanymi zarówno w sposób stacjonarny, tu na miejscu w Muzeum Emigracji w Gdyni, jak i w sposób zdalny, online'owo, tak jak dzisiejsze spotkanie. Właśnie publikacja najnowszego numeru Przeglądu Migracyjnego, a także nasze tegoroczne założenia programowe zainspirowały nas do zorganizowania dzisiejszego spotkania. Wezmą w nim udział profesor dr habilitowany Szymon Malinowski, dyrektor Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego, fizyk atmosfery, specjalista w zakresie chmur i opadów, popularyzator wiedzy na temat katastrofy klimatycznej, oraz pan Filip Springer, znany i ceniony autor cykli reporterskich, a także książek nominowany do najważniejszych nagród literackich w Polsce, również jeden z autorów artykułu autor jednego z artykułów zamieszczonych w najnowszym numerze Polskiego Przeglądu Migracyjnego. Dzień dobry. Zanim oddam panom głos, mam jeszcze prośbę do naszych widzów. Bardzo proszę o zadawanie pytań na czacie. Naszym gościom postaramy się je, przynajmniej wybrane z tych pytań, zadać naszym gościom pod koniec naszego dzisiejszego spotkania. Nie przedłużając, oddaję już głos. Dziękuję. Dziękujemy za to wspaniałe wprowadzenie i bardzo dziękujemy za zaproszenie. Proszę Państwa, mi jest niezwykle miło, że spotykam się z panem profesorem Malinowskim tutaj dzisiaj w Gdyni. Okazja jest oczywiście do nowy numer Polskiego Przeglądu Migracyjnego. Ja muszę powiedzieć, że mam takie poczucie, że to jest taka zaległa rozmowa, bo pan profesor od lat kilku bardzo intensywnie popularyzuje, tak jak zostało to powiedziane, czy objaśnia nam wszystkim grozę sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy w związku z przegrzaniem klimatu.
ja od bardzo niedługiego czasu zajmuję się tymi tematami pisarsko. Jakoś nigdy nie było okazji, żebyśmy się wcześniej spotkali i porozmawiali, chociaż mijaliśmy się w wielu miejscach. Widzieliśmy się parę razy, tak, ale tak. Nie było okazji. Nigdy nie było tej okazji. Panie profesorze, ja bym chciał tę zaległość przerobić na atut tej rozmowy. To znaczy chciałbym zacząć od takiego historycznego, to może za duże słowo, ale takiego czasowego spojrzenia na to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 2 lat. No bo spotykamy się na początku roku 2021, po roku pandemii, której nie będziemy się starali tutaj eksploatować, ale pewnie od niej nie uciekniemy. No spotykamy się w miejscu zasypanym śniegiem, co dla wielu ludzi mylących pojęcia jest dowodem tego, że to spotkanie nie ma sensu. Tym też się nie będziemy zajmować, gdyż badania dowodzą, że negacjonistów jest coraz mniej, wymierają szybko i nie ma sensu w ogóle się nimi zajmować. Natomiast ja bym się chciał bardzo dowiedzieć, bo ten rok 2018, raport IPCC, który przejął wszystkich grozą i który uruchomił jednak w sporej części debaty publicznej, która się tym nie zajmowała, no to zainteresowanie kwestiami klimatycznymi, czy w ogóle ekologicznymi i środowiskowymi, no jest jakąś cezurą, bez wątpienia. I od tego momentu pan też jest wytrwałym pielgrzymem i opowiadaczem nam wszystkim tych problemów. I chciałbym spojrzeć na ten czas z takich 3 perspektyw. I ta pierwsza perspektywa to jest, jakby wyznacza też tego pierwszego pytania, to znaczy czego my się w ciągu tych ostatnich 2 lat dowiedzieliśmy o sytuacji, w której jesteśmy z punktu widzenia nauki i badania klimatu. Czy coś się zmieniło od czasu raportu IPCC w 2018, bo wiemy, że w tym roku będzie następny i czego my się na przykład możemy spodziewać w tym następnym? To może tak, 3 słowa. To ten 2018 rok to był tą cezurą w Polsce, bo tak naprawdę na świecie to jednak już poważnie zaczęto się tą katastrofą klimatyczną zajmować wcześniej i pomimo wielu różnych wysiłków i politycznych i innych nie udało się wiele zrobić, ale z punktu widzenia świata to pewnie Paryż, porozumienie paryskie było takim przełomem, gdzie zaczęto więcej o tym mówić w przestrzeni publicznej. A to od razu wejdę w słowo, dlaczego w Polsce dopiero w 2018 w takim razie? Ja myślę, że sporo namieszał KOP w Katowicach i właśnie to, że jednocześnie był ten raport i zaraz po nim ta konferencja KOP w Katowicach. W związku z tym ten raport przeczytało więcej ludzi niż przeczytało normalnie, bo zbliżała się konferencja i w tym momencie problem zaistniał szerzej w przestrzeni publicznej. Bo ja trąbię o tym od dosyć dawna, natomiast rzeczywiście odbiór tego, co mówię razem z kolegami, bo to nie jest tak, że jestem jeden, jest cała grupa nauki o klimacie i mamy sporo innych kolegów i koleżanek, którzy starają się popularyzować tą wiedzę, no osiągnął pewien poziom, że tak powiem, taki, że wdarł się do świadomości społecznej, bo był wcześniej zbywany. A co wiemy więcej? No cóż, z każdym kolejnym raportem okazuje się, że nie docenialiśmy, także my jako naukowcy, konsekwencji i tempa zmian. Tempa zmian nie docenialiśmy, wydawało nam się to wszystko trochę bardziej odległe, a teraz jak lepiej opisujemy ten świat w języku nauki i widzimy więcej powiązań, które przedtem może były widoczne dla specjalistów z poszczególnych dziedzin, natomiast trochę ten dialog międzydziedzinowy i międzydyscyplinowy kulał, to teraz dopiero już resztki włosów z głowy wyrywamy, żeby cokolwiek z tym zrobić. Tak jak pisałem w zapowiedzi tego spotkania, prawdopodobnie nie będzie tu zbyt wesoło dzisiaj, czego już mamy początek, ale chciałem dowiedzieć się też tego, bo z jednej strony wiemy, że nie docenialiśmy dynamiki i skali powiązań pewnych zjawisk. Dzisiaj wiemy trochę więcej. Z drugiej strony rzeczywiście, no przynajmniej z tej polskiej perspektywy od tego 2018 do rozmowy na ten temat zapraszani są eksperci
do miejsc, do których wcześniej nie byli zapraszani. To się rzeczywiście wydarło. I chciałem się zapytać, bo pan profesor jest też bohaterem filmu Można panikować. I w tym filmie są takie fragmenty telewizyjnych wystąpień pana profesora w różnego rodzaju programach, między innymi programach śniadaniowych, które mają ogromne znaczenie, bo mają wielkie dotarcie i wielką publiczność. I tam padają, mówiąc oględnie i delikatnie, nie najmądrzejsze pytania ze strony prowadzących. I chciałem się zapytać, co się zmieniło z pana perspektywy gościa wielu redakcji, wielu osób, wielu uczestnika wielu rozmów, co się zmieniło w rozmowie na ten temat w ciągu tych ostatnich 2 lat? No zmieniło się to, że nie jesteśmy już lekceważeni. Nawet jak padają te głupie pytania, czy nie do końca przemyślane i zrozumiałe, to one nie padają z pozycji pokpiwania sobie, tylko z pozycji nieświadomości. Więc zmiana jest wyraźna. Już dużo, dużo mniej osób traktuje, krótko mówiąc, nas jako sektę klimatystów, tak, takich nawiedzonych dziwnych ludzi, którzy zawracają głowę, no bo przecież świat się kręci i zawsze się będzie kręcił, bo się kręcił kiedyś. A czy jest cały czas pytanie, na które musi pan odpowiadać, już by nie chciał odpowiadać na przykład w tego typu rozmowach? Nie, że w tej, tylko że w ogóle. To jest trochę pytanie o taki fetysz, o fetysze w tych rozmowach klimatycznych, bo jakby każdy problem ma tendencję, czy w debacie publicznej bywa fetyszyzowany do pewnych pojęć, które niekoniecznie są najważniejsze, ale są na przykład najbardziej atrakcyjne. No, z mojej działki, którą się przez wiele lat zajmowałem, czyli architektury, takim problemem była reklama zewnętrzna, bo bardzo dużo się mówiło o tym, jak przestrzeń Polska jest zniszczona reklamą, przy czym to nie jest największy problem polskiej przestrzeni. Pytanie, czy na przykład w kwestiach klimatycznych jest coś takiego? No, jeśli idzie o przestrzeń, to dopiero zaczynamy te kwestie klimatyczne w jakimś stopniu porządkować i je sobie przyswajać, więc to tak wracając do, mówiąc o architekturze. A jeśli idzie o pytania, to przede wszystkim jest niesamowita zupełnie nieświadomość znajomości takich najbardziej podstawowych rzeczy dotyczących świata wokół nas i braku próby powiązania różnego rodzaju rzeczy, które obserwujemy. Taki mamy syndrom strasznych mieszczan, którzy widzą wszystko osobno i to się na razie nie ustępuje. Nie wiem, czy to kiedykolwiek ustąpi. To jest inna sprawa, ale właśnie takie oderwanie, problem klimatu właśnie oderwany od problemu migracji, od problemu ekonomii, od problemu wzrostu, od problemu ruchu samochodowego. To są wszystko jakby osobne problemy. A druga rzecz to jest nazywanie tego takim jednym wytrychem wszystkiego ekologia. I ekolodzy tego nie lubią i osoby, które zajmują się klimatem, tego nie lubią, nikt tego nie lubi, natomiast zachowania proekologiczne, prawda, taka wspaniała nazwa. No i jest jeszcze jedna rzecz, która w związku z tym wzrostem świadomości społecznej jest taka strasznie uderzająca, to w tym momencie ten poziom tak zwanego z angielska greenwashingu. To znaczy, ponieważ problem zaczyna być nośny społecznie, to zaczyna być wykorzystywany i politycznie, i reklamowo, po to, żeby zrobić jakieś lokowanie produktów, czy politycznych, czy produktów przemysłowych, czy różnego rodzaju działań. Oczywiście w sposób kompletnie oderwany od wiedzy, znajomości, działania, czy w ogóle po prostu oszukańczy wprost. No, to mogę potwierdzić. Myśmy z Julią Fiedroczuk założyli szkołę ekopoetyki przy Instytucie Reportażu i właściwie taka pierwsza fala maili z ofertami pomocy przyszła od największych emitentów, którzy pod różnymi płaszczykami chcieli pomóc nam w krzewieniu wiedzy o ekologii i tego typu kwestiach.
jakby przy okazji sobie robiąc jakieś takie pranie. Ale zastanawiam się też, jak te ostatnie dwa lata i te no, już pewnie setki rozmów na te tematy. Przed spotkaniem pan powiedział, że pan jest zawodowo wykłada, więc jest przyzwyczajony do powtarzania tego samego ciągle. Ale zastanawiam się, jak to pana zmieniło. To znaczy, czy pan na przykład w toku tych dwóch lat czegoś się dowiedział o tym, jak najlepiej opowiadać o tym problemie? Czy jak, bo to z jednej strony my mamy pewien pakiet rozwiązań, które musimy wdrożyć, żeby uchronić się od najgorszego, ale z drugiej strony trochę cały czas nie mamy sposobów na komunikowanie tych rozwiązań. Pan się zaczyna uśmiechać. Tak, bo zacytuję klasyka, aha, ja się proszę państwa ciągle uczę. Ale tak. Czekaj. No, okay. Oglądałem ten film z pana udziałem dosłownie wczoraj i tam wskazuje na to, że ten, kto jest autorem tych słów, się nie nauczył cały czas. Natomiast no, jest coś, czego pan na przykład już teraz nie robi, a robił w tym 2017, powiedzmy, mówiąc o klimacie. Czy są sposoby, czy tematy, których nie porusza, bo wie, że to nie działa? To znaczy robię na pewno lepszą selekcję materiału do jakiegokolwiek wystąpienia. Trochę mniej działam wykładowo, a trochę bardziej teatralnie. Tego się nauczyłem, tego mnie też właśnie film nauczył. Ja jeszcze może powiem, że ja miałem duże wątpliwości związane z tym filmem i to jest zasługa Jonathana, to znaczy reżysera, że wpłynął na mnie i jakoś się udało pewne rzeczy zrobić zupełnie inaczej niż ja to sobie wyobrażałem. Ale tak jak mówię, no przestałem przeceniać ludzką wyobraźnię i w tym momencie trzeba działać trochę bardziej emocjonalnie niż kiedyś myślałem, że wystarczy podać w sposób taki dobitny fakty, a ludzie sobie różne rzeczy wyobrażą i zrozumieją. To w ten sposób nie daje. Oczywiście nie można zaprzestać podawania faktów, natomiast do tego trzeba bardzo mocno próbować uruchomić wyobraźnię. A do których emocji się najlepiej odwołać? Bo często się mówi, że na przykład straszenie jest obezwładniające. Nawet ten tytuł filmu, czyli Można panikować, no jest o tyle jakoś budujący pytanie, że panika jest czymś obezwładniającym, prawda? Jakby człowiek spanikowany nie działa racjonalnie też. Nie zawsze wtedy działa na swoją własną korzyść, bo leci na oślep na przykład gdzieś. Pytanie, czy pan ma jakąś intuicję dotyczącą tego, do których emocji w tym uruchamianiu wyobraźni najlepiej się odwołać, żeby to najbardziej zadziałało? To może ja nie jestem tu najlepszą osobą, ale też trochę rozmawiam z kolegami, bo staramy się działać interdyscyplinarnie w gronie różnych przyjaciół na Uniwersytecie Warszawskim, w różnych gremiach i na przykład współpracujemy trochę z psychologami, którzy się tym zajmują, z psychologami społecznymi. Ja jeszcze nie wiem, natomiast na pewno wiem, że żeby zwrócić uwagę, to trzeba przestraszyć. Natomiast potem trzeba dać nadzieję i rozwiązania. Panikować można, bo to jest ta panika, jak panikujemy, to ona działa przez jakiś czas krótko, prawda? A potem już nie ma tej adrenaliny i ta panika w sensie klimatycznym coś nam uświadamia, a potem próbujemy znaleźć rozwiązanie. W związku z tym oczywiście trzeba postrażyć, zgodnie z prawdą zresztą, bo tutaj nie ma co... Znaczy przesadzanie w ogóle nie jest wskazane, natomiast tutaj ani trochę nie trzeba przesadzać. Natomiast no właśnie... Po tym momencie paniki, no to trzeba dawać różnego rodzaju wskazówki, bo to nie jest tak, że ja w ogóle nie lubię określenia katastrofa klimatyczna, bo katastrofa kojarzy się z boom, coś przyszło i zniszczyło i koniec, prawda? Czyli katastrofa klimatyczna nadchodzi, leci, nie wiem, planetoida, uderzy w Ziemię, boom, będzie po wszystkim. Takie są powszechne
powszechne skojarzenie. Ja zdecydowanie wolę powiedzieć kryzys i seria różnych zdarzeń lokalnie katastroficznych, które będą narastać, ale to jest kryzys, który można zatrzymać, powstrzymać czy spowolnić na różnych etapach i w różnych momentach. I to nie jest tak, że coś się zdarzyło i już że odwrotu nie ma, bo czas nie wróci. Tak? W życiu też nie ma odwrotu od wielu różnych decyzji. Natomiast każde działanie, w każdej sytuacji tutaj cały czas mamy całą masę działań, które mogą być pozytywne. A czy zdarzyło się w ciągu tych ostatnich 2 lat w takiej przestrzeni debaty albo w przestrzeni politycznej na takim poziomie rozwiązań, czy choćby kierunków rozwiązań, to panu dało jakieś powody do optymizmu i nadziei? To znaczy, no, pierwszym powodem do optymizmu jest ta zmiana języka, tak? To znaczy to, że to już nie jest kpina, nie jest jakieś coś kompletnie oderwane tylko od rzeczywistości, tylko że coraz więcej się ludzi tym autentycznie zaczyna przejmować. No, beznadziejny jest ten element tego greenwashingu na wszelką możliwą skalę, na każdym możliwym poziomie i próba szukania cudownych rozwiązań. To znaczy, że coś zostanie wymyślone od tak i nagle ta katastrofa nadchodząca, czy ten kryzys zostanie powstrzymany i odwrócony. Tutaj nie ma tak dobrze. Tutaj trzeba mieć świadomość tego, że tu musi się bardzo dużo zmienić i nie ma jednego cudnego rozwiązania. Ale z kolei to, co mówią specjaliści od psychologii społecznej, to, że żeby zbudować dookoła tego jakiś rozsądny sposób postępowania, czy w skali kraju, czy w skali kontynentu, czy globu, to trzeba zebrać 3,5-4% ludzi zaangażowanych. Tak naprawdę większość ludzi jest bierna i oni pójdą za modą, za tym, co jest najważniejsze, za tym, co uznają za ważne. W związku z tym wszystkie duże zmiany społeczne, to nie jest moja wiedza, tylko to jest, ja powtarzam to, czego się nauczyłem od innych, od specjalistów w tej dziedzinie, wymaga zbudowania właśnie tej aktywnej, ale wcale nie takiej dużej grupy społecznej. Więc to nie jest tak, że jak 70% czy 50% ludzi wokół, to ta sprawa w ogóle nie interesuje, czy zachowują się zupełnie biernie, że to ma aż takie duże znaczenie. Ale też jest tak, że tych 70 około, ten najnowszy raport Ziemianie atakują, mówi o 70, którzy już jakby nie kwestionują ani źródeł problemu, ani tego, że ten problem w ogóle istnieje. Tych 20 parę denialistów różnej maści, których właściwie nie ma sensu przekonywać, bo ten zwrot z ich zaangażowania będzie mikry. No więc to w sumie nie wygląda najgorzej. Ale zastanawiam się tak, już patrząc na takie nasze uwikłanie polityczne czy ekonomiczne, czy te zmiany, które zaszły ostatnio w świecie, w jakiś sensie napawają pana optymizmem? No, mamy zmianę prezydenta Stanów Zjednoczonych na ewidentnie kogoś, kto wrócił do porozumienia paryskiego, chociaż tyle. Mamy Europejski Zielony Ład, mamy deklarację Chin. No, to są takie rzeczy, które nie idą przynajmniej w złym kierunku. Tak, no zdecydowanie, tylko w każdym z tych działań może największa zmiana rzeczywiście jest zmiana prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zobaczymy, jaki to będzie miało efekt w dłuższej skali, bo teraz to na razie jest efekt świeżości i czegoś, powiedzmy, co oczekiwała nasza bańka. Tak? W związku z tym wcale nie wiadomo, jak to przełoży się dalej na działania w dłuższej skali czasu. No teraz problem jest oczywiście z rządzącymi. Te 4% czy 3,5% to muszą być ci ludzie, którzy mają wpływ i którzy rozumieją. I to już nie jest tak łatwo. Ale pojawiają się kolejne rzeczy. Nie wiem, czy pan widział się chyba 10 dni temu, ukazał, strasznie szumu narobił taki raport
o ekonomice bioróżnorodności na zamówienie rządu brytyjskiego przez grupę uczonych z Oxfordu pod przewodnictwem ekonomisty środowiskowego profesora Dasgupty. Chyba z Oxfordu, przepraszam, nie pamiętam. I tam jest parę rzeczy, których wydaje mi się bardzo warto zajrzeć, jeżeli ktoś zajmuje się ekonomią, a ekonomią zajmuje się bardzo, bardzo wielu z nas, czy praktycznie, czy teoretycznie, jako naukowcy, bo wprowadza pewien nowy język właśnie, który gdyby zaistniał w tym naszym świecie, pozbyć się tego fetyszu produktu krajowego brutto i właśnie Dasgupta mówi o takim rodzaju kapitału, który był w ogóle pomijany, to znaczy kapitał natury, który niszczymy, prawda? Mamy, myśląc o kapitale, myślimy o kapitale finansowym, takim sensu stricto. Czasami mówimy o kapitale społecznym czy kapitale ludzkim, natomiast ale to już nie ma takiego przełożenia na ekonomię. Natomiast właśnie pojęcie kapitału naturalnego to już zupełnie tego przełożenia nie ma. I my musimy, no i tu jest miejsce dla szkoły jako poetyki, ale nie tylko, znaleźć język opisywania tego, który pokazuje nasze miejsce w świecie natury. Ale to jest bardzo, to tak trochę prowokacyjnie zadałem to panu to pytanie dotyczące tego, co w panu się zmieniło w ciągu tych ostatnich 2 lat. Też z myślą o tej roli nas, ludzi kultury, powiedzmy, czy instytucji kultury, tej instytucji, w której siedzimy też. Bo ja pamiętam, bodaj w 2019 roku był organizowany przez MPIK festiwal Apostrof, który był poświęcony tematom środowiskowym. I tam była debata z pana udziałem. I pamiętam takie zderzenie w czasie tej debaty takich 2 perspektyw. Już nie pamiętam, kto tam siedział po stronie, bodaj Olga Tokarczuk i ktoś jeszcze tam był. Ewa Bińczyk. Tak, Ewa Bińczyk. I pamiętam takie zderzenie... Edwin Bendyk. Tak, tak, tak. Pamiętam takie zderzenie 2 światów, które na tej debacie w pewnym momencie się uzewnętrzniło, bo część prelegentów mówiła o zmianie języka, o zmianie narracji, o zmianie sposobów metaforyzowania pewnych kwestii, a pan co jakiś czas wracał z taką twardą odpowiedzią, że trzeba przestać emitować dwutlenek węgla. No tak, bo te metafory czasami nas prowadzą na manowce. To musimy zmienić narrację, natomiast nie możemy się odrywać od fundamentów, tak? I mówimy o tam zielonej energii czy błękitnym gazie. No, co to jest za zielona energia, jak wyżynamy, że tak powiem, ona jest naprawdę zielona, jak wycinamy lasy i palimy pelletem, tak? To jest ta zielona energia i powiedzmy ta zielona energia to jest 60% OZE w skali Europy. Tak, no, czyli tak zwanych odnawialnych źródeł energii, bo to jest właśnie ten greenwashing. Nie mówimy o działaniach dla zachowania bioróżnorodności i dla ograniczenia emisji, tylko mówimy o zielonej energii, o różnych tego typu historiach. Tak, musimy zmienić narrację, natomiast nie możemy uciekać w świat bajki. To właśnie dlatego trochę chciałem o to dopytać, bo trochę się zawsze jak wchodzimy na temat szkoły ekopoetyki i tego, czym my się zajmujemy w szkole, czyli ewidentnie wymyślania nowych opowieści, to ja mam z tyłu głowy zawsze tą rozmowę pana z nimi wtedy, w którym pan tak twardo mówił, przestać emitować, nie żadne tam bajania o metaforach, tylko trzeba przestać emitować. Absolutnie to było poruszające i ciekawe, ale też pokazywało, jak wiele mamy do zrobienia, żeby w ogóle się porozumieć, bo jakby wszystkim nam chodzi z grubsza o to samo przecież, tylko że działamy na innych polach i ta interdyscyplinarność tutaj wychodzi jako ogromne wyzwanie. Natomiast chciałem zapytać jeszcze o to, bo rozmawialiśmy trochę o takim sposobach fetyszyzowania różnego rodzaju tematów albo zagadnieniach związanych z opowiadaniem, ale zawsze jest tak, że tu znowu się odwołam do takiej mojej działki, że ja mam na przykład wrażenie, że jakoś w jakiś cudowny sposób udało się wyłączyć odpowiedzialność
przemysłu budowlanego, producentów cementu i betonu z takiego ogólnego, biorąc pod uwagę, jaki oni mają wpływ na przykład na emisję, z takiej ogólnej dyskusji. To oczywiście się w bańkowych dyskusjach pojawia, natomiast mam wrażenie, że to nie jest tak jednoznacznie źle postrzegane jak węgiel, ropa i tak dalej. Tymczasem skala i wpływ tych wszystkich przemysłów budowlanych czy w ogóle użytkowania budynków na emisję jest ogromna. A o tym się nie mówi. To jest jakiś ogromny sukces tej branży. Zastanawiam się, czy pan ma namierzone albo zdiagnozowane takie tematy, o których bardzo by chciał w przypadku kwestii klimatycznych rozmawiać, a o nich się ciągle nie rozmawia. Powinno się o nich rozmawiać. Znaczy, kryzys klimatyczny jest związany w ogóle z dotarciem do granic planetarnych. To jest jedna z granic, które przekraczamy. No i druga taka fundamentalna granica to jest kwestia bioróżnorodności. One są ze sobą mocno związane. Ja mogę powiedzieć tak, trochę też znowu zaczyna się dziać w tym kierunku, bo też zaczęliśmy trochę o tym rozmawiać, tylko postrzegamy to jak dwa osobne problemy. Ale tak jak o tym klimacie zaczynamy mówić interdyscyplinarnie, to znaczy mówimy nie tylko o mechanizmach klimatycznych i o tym braku emisji, ale właśnie o zachowaniach społecznych, co zrobić, żeby doprowadzić do odpowiednich zmian, jak sobie radzić, jest takie pojęcie depresji klimatycznej, właśnie jak zmieniać język ekonomii, coraz więcej osób o tym mówi, także naukowców. Tak samo z drugiej strony u nas niedawno na uniwersytecie powstała taka grupa, ośrodek, który nazywa się Centrum Badania Ryzyka Systemów. I z kolei w tym momencie tam rozmawiamy w grupach ludzi, którzy widzą różne kryzysy, jak one się łączą ze sobą. To jest taka interdyscyplinarność trochę w drugą stronę. Tak? Są specjaliści od kryzysu starzenia się, są specjaliści od właśnie kryzysu bioróżnorodności, są specjaliści w tej chwili od także modelowania epidemii. Są koledzy, którzy właśnie mówią o kryzysie komunikacji, bo to jest ten kryzys. Więc mamy taki wszechkryzys i rzeczywiście jest taki węzeł gordyjski, który musimy zacząć. Ja myślę, że przecięcie to jest złe słowo, ale musimy bardzo szybko go rozplątywać. No dobrze, bo teraz znowu się odwołam do tego filmu. Pan w tym filmie mówi takie wspaniałe zdanie, że poszedł na studia dlatego, żeby zobaczyć, jak działa wiatr, bo chciał pan na zawodach żeglarskich trochę. Ale mnie to nadal fascynuje i ja działam dalej w tym kierunku, tak. No właśnie, bo ostatnio rozmawiałem z Jakubem Małeckim, glaciologiem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza i pytałem go o to, czy on idąc na studia spodziewał się, że będzie się trochę zajmował apokalipsą. No domyślam, z tego pana deklaracji w filmie wynika, że pan raczej się nie spodziewał, że będzie się takimi rzeczami zajmował. Natomiast nie o to chciałem zapytać o to, bo to jest też pytanie, które bardzo wielu ludzi dzisiaj nurtuje, którzy w jakikolwiek sposób reagują na te komunikaty dotyczące klimatu, czy w ogóle tego, co się dzieje z planetą. Skąd pan jako badacz, jako osoba, która bardzo dużo wie, dla którego ta wiedza nie jest źródłem radości, bo ona jest taka, jaka jest, skąd pan bierze źródła do czerpania optymizmu i nadziei w tym wszystkim? Znaczy, gdzie tutaj jest jakieś pole, które daje panu w ogóle siłę do działania w tym obszarze? No trochę, że tak powiem, to biorę od mistrza Młynarskiego, który taką kiedyś piosenkę napisał, róbmy swoje, może to coś da. Więc w zasadzie tak działam. Ważny jest każdy krok w dobrym kierunku i ważne jest, żebyśmy o tym rozmawiali, układali to sobie w głowę, nie uciekali od tego. To jest jakby pierwsza rzecz. I nie uciekali także właśnie w te bajki o prostych rozwiązaniach, bo to też jest jedna z form ucieczki od problemu. Nie, mamy bardzo poważny problem do rozwiązania. Grozi nam
kryzys, który może narastać i on może skończyć się katastrofalnie. Nie katastrofą, ale katastrofalnie, bo tak jak mówię, ta katastrofa to nie jest, że przyjdzie walec i wyrówna, prawda? Natomiast cały czas po pierwsze uczymy się, po drugie cokolwiek zaczynamy robić w tym kierunku, po trzecie dowiadujemy się, jak te rzeczy zacząć składać. I jeszcze jest druga rzecz. Wszystkie procesy, ja jestem fizykiem, wszystkie procesy, które zachodzą na świecie, to są procesy nieliniowe. Użyję takiego określenia. Ale co to znaczy? My myślimy w sposób, bardzo często myślimy w sposób liniowy, czyli interpolujemy jakieś trendy. Natomiast bardzo wiele procesów to są procesy związane z przejściem pewnych punktów krytycznych i potem zmiany działania systemu. I teraz to paradoksalnie daje pewną nadzieję. Z jednej strony boimy się przekroczenia punktów krytycznych w systemie klimatycznym, które będą przyspieszać ten rozwój niekorzystnych wydarzeń, ale z drugiej strony są właśnie te punkty krytyczne w systemie społecznym i gospodarczym, które też mogą w sposób, którego w tej chwili kompletnie nie jesteśmy w stanie pojąć, bo te systemy opisujemy znacznie gorzej niż system klimatyczny. W systemie klimatycznym naprawdę dużo rozumiemy. Nie wszystko, ale dużo związków przyczynowo-skutkowych rozumiemy. Tu rozumiemy znacznie mniej. W związku z tym to nie jest tak, że ja się napracowałem, efekt jest niewielki, to znaczy, że dalej będzie się pracować i ten efekt nadal będzie niewielki. Jeżeli doprowadzi się do kilku zmian, takich przełomów, to ten efekt może być wielki. A jak na tym takim polu prognozowania jakiegoś efektu czy skutku, który właśnie pan zarysował, jak na tym polu umiejscowić to, co też jest wielkim tematem wałkowanym właściwie cały czas, to znaczy tej indywidualnej postawy i jej znaczenia. Bo znowu jest ten fragment z filmu, w którym pan mówi, zresztą przyjeżdżając do Gdyni, że przyjechaliśmy tutaj, kręcimy film i wyemitowaliśmy ileś tam kilogramów dwutlenku węgla i teraz tym filmem musimy przekonać, że było warto. No my tu też dzisiaj przyjechaliśmy pociągiem, więc zbiorkomem, więc najmniej emitujący sposób, ale jednak przyjechaliśmy. Musimy państwo przekonać, że było warto. Natomiast jak pan sobie w ogóle układa ten temat indywidualnej postawy względem no, konieczności systemowej zmiany na przykład? Gdzie tutaj jest taki zdrowy, złoty środek? No to znaczy powinniśmy działać indywidualnie na rzecz zmiany systemowej. To jest ten złoty środek, tak? Nie zawsze odejmowanie sobie czego wszystkiego od ust, czy po prostu propagowanie jakichś kompletnie nieatrakcyjnych działań dla wielu osób jest tutaj wyjściem. Czyli działamy indywidualnie dla zmiany systemowej. Więc można no warto właśnie przejrzeć sobie jakoś prosty kalkulator śladu węglowego i zobaczyć, co ja mogę zrobić, żeby to mnie dużo nie kosztowało. Jednocześnie mnie to trochę podbuduje, a potem mogę dawać różnego rodzaju przykłady, a poza tym jest to temat do rozmowy, do właśnie propagowania informacji i zachęcania ludzi do tego, żeby się zastanawiali, no bo potem można zapytać, czy kandydata na radnego, czy kandydata na posła. No i tutaj przy tych pytaniach jest właśnie bardzo ważne, żeby troszeczkę wiedzieć, nie dać się po pierwsze złapać na greenwashing, a po drugie nie wpuszczać tych swoich kandydatów w potrzebę robienia greenwashingu. To jest ten haczyk, ale żyjemy w tym świecie reklamy i chyba może już troszeczkę rozumiemy, że nie wszystko, co jest tak pięknie pokazywane i opowiadane wokół, że jest zgodne z prawdą. Mamy bardzo łatwy dostęp do prawdy, tylko czasami nam się nie chce, bo internet to jest niesamowite narzędzie, tylko wymaga znowu troszeczkę więcej niż włączenie komputera. Przejdźmy teraz, spróbujmy przynajmniej do tematu, no, który jest okazją do naszego dzisiejszego spotkania, czyli to nowy numer przeglądu migracyjnego.
względem, znaczy w zależności od tego, którą ścieżkę mitygacyjną albo jej brak przyjmiemy, takie są perspektywy dotyczące ilości migracji związanych z klimatem, od setek milionów zaczynając do miliardów kończąc. Natomiast ja się chciałem zapytać pana, jak z perspektywy mieszkańca, bo to też jest osobny temat, co widać z Polski gorzej, a co lepiej, ale no jesteśmy, gdzie jesteśmy. Jak pan sobie wyobraża reakcję, no bo że te migracje dojdą do skutku, to wiemy, nie jesteśmy w stanie określić jej dzisiaj ich dokładnej skali, ale wiemy, że one będą, one już się zresztą dzieją. Jak z perspektywy mieszkańca kraju europejskiego wyobraża sobie pan reakcję tego kraju i kontynentu na te migracje? Bo ja na przykład mam jakieś czarne wizje dotyczące tego, co się będzie działo na Morzu Śródziemnym, jak ta ilość ludzi, która teraz próbuje przepłynąć, zostanie spotęgowana na przykład. Ja powiem tak, ja nie wiem, jak to się będzie działo. Ja myślę, że będzie się działo zupełnie inaczej, niż jesteśmy sobie to w stanie wyobrazić. Bo na przykład dlaczego w tej chwili tyle ludzi przeprawia się przez Morze Śródziemne? Dlatego, że ma możliwości dotarcia nad brzeg tego Morza Śródziemnego. Jeżeli kryzys będzie większy w części krajów afrykańskich, czy dojdzie do większych wojen, czy niepokojów społecznych, to już samo przedarcie się będzie dużo bardziej skomplikowane. Natomiast oczywiście jest tak, że to, co na pewno... Więc przyczyny migracji są bieda i teraz kolejne przyczyny migracji to będzie brak wody i głód. No i teraz pytanie jest takie, czy problemy społeczne na tych obszarach dotkniętych tymi obszarami, tymi klęskami spowodują to, że bardziej ci ludzie będą walczyć między sobą, czy bardziej będą starali się uciec. My na to, ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. To jest znowu bardzo, bardzo trudna rzecz. Drugi rodzaj migracji, o której zapominamy, to jesteśmy w Gdyni, tak? Tutaj jest, tu jest morze. No i niedawno, znowu chyba miesiąc temu, przygotowaliśmy jako zespół przy prezesie Polskiej Akademii Nauk komunikat na temat wzrostu poziomu morza. Proszę Państwa, my w ciągu kilkudziesięciu lat będziemy mieli migrantów w Polsce, tutaj z regionu Żuła, w części historycznej Gdańska i tak dalej, którzy będą musieli się przemieścić, bo coraz częściej będą zalewani. Więc ta nasza wyobraźnia związana z migracjami jest zanurzona w takim pojmowaniu rzeczywistości. Świat będzie jak jest, coś się stanie w jednym miejscu, to będą możliwości, środki i tak dalej, przemieszczenia się ogromnej rzeszy ludzi gdzie indziej. Jeżeli dojdzie do tych masowych migracji, to będzie już destabilizacja, że tak powiem, na dużo większym poziomie, ja się tego bardzo boję. Ale to dwie rzeczy, rozumiem, to przychodzą do głowy, bo tutaj w Gdyni Piotr Szmytkiewicz, pracownik Instytutu Badań Morskich, pan zresztą, zajmujący się różnymi sposobami zabezpieczania brzegu morskiego przed działaniem sztormów i podnoszenia się poziomu mórz, zabrał mnie stąd z Gdyni do Jastrzębiej Góry, pokazał mi miejsca, w których klif jest podcinany. Zresztą klif Orłowski w Gdyni również jest i ciągle zlatuje do morza. I powiedział mi, że właściwie jedynym sposobem na to, żeby jakoś się na to przygotować, jest wycofać się w głąb lądu już niebawem. Tylko że nikt w tej, byliśmy tam w tej Jastrzębiej Górze, to był jakiś maj, przed pandemią długo, więc wszyscy się przygotowywali do sezonu, tam te budy z hot dogami już się stawiały. Ale jakby to jest w ogóle nie do pomyślenia, że można prewencyjnie się wycofać z wybrzeża, bo ten Bałtyk będzie tak rozszalały, że trzeba mu oddać następnych 500 metrów albo kilometr tego brzegu. Czy pan sobie to wyobraża, że to się dzieje zanim ta wielka woda przyjdzie i będzie kłopot i stanie w wodzie po kostki? To znaczy pytanie, na ile będziemy mądrzy? Bo teraz jest sytuacja taka, że jeżeli będzie tak, że na przykład firmy ubezpieczeniowe odmówią ubezpieczeń i nie będzie odszkodowań czy ochrony państwa za... i inwestowanie w tych miejscach, które wiadomo, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat doznają
zalań czy innego rodzaju problemów, tak? Pan mówi o Jastrzębiej Górze, ja mówię o Żuławach, dużej części historycznej Gdańska, kilku innych miejscach. I to znowu nie będzie tak, że to morze się podniesie i to zaleje, tylko zdarzenie, które kiedyś właśnie wielka powódź, która zdarzała się raz na 300 lat, będzie się zdarzała raz na 30 lat, a potem raz na 3 lata. Czyli to jest coś, co będzie postępowało. My w pewnym momencie musimy powiedzieć stop. Tu już nie da się przystosowywać, tego nie da się bronić i każde środki wrzucone w to są środki stracone. Chyba że zastosujemy jakąś globalną inżynierię, odetniemy pół Bałtyku albo pół Europy albo coś takiego, co oczywiście niesie ze sobą zupełnie inne skutki, jest działaniem na inną skalę i też nie wiadomo, do jakiego stopnia wystarczy. To teraz drugie pytanie dotyczące tej kwestii migracji, tej wielkiej destabilizacji, a właściwie tego, co może przyjść przed nią. Bo ja się też zastanawiam nad tym, co to z nami jako kulturą zrobi, że my się będziemy musieli w jakiś sposób, trochę pandemia pokazuje, że być może nic nie zrobi, bo się po prostu zamkniemy na to oczy, ale jestem ciekaw pana zdania. Gdy ta skala tragedii, która się tam dokonuje na południowych rubieżach Europy, będzie o wiele większa. To znaczy, jak my z samych siebie opowiemy w sytuacji, w której będziemy mieli świadomość, że tam za murem się dzieją rzeczy 1000 razy potworniejsze niż teraz się dzieją, bo ta skala jest większa po prostu. No wie pan, mamy przykłady z historii, że to specjalnie nie wpływało na ludzi, tak? Więc ja tutaj nie jestem jakimś specjalnym optymistą. Oczywiście część ludzi będzie strasznie poruszona i część będzie się starała coś z tym zrobić, inni będą to wypierać. To, co nas skłoni do działania, to raczej przerwanie jakiegoś łańcucha dostaw, jakiegoś działania, które dotknie nas bezpośrednio. No chyba, że właśnie te 3-4% zastanowią się nad tym i przynajmniej częściowo zapobiegną tym najgorszym skutkom. Ale jeżeli tak się nie stanie, to one nastąpią i to będzie występowało w inny sposób, niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Wszystko, co sobie, jak przepowiadamy przyszłość, to potem patrzymy, tak, no pewne rzeczy w zasadzie mogliśmy przewidzieć, ale one wyglądają inaczej niż nam się kiedyś wydawało. Więc ja, oczywiście liczby są liczby. W miejscach, gdzie podniesie się woda, są jakie są. Miejsca, które przestaną się nadawać do zamieszkania kilka dni, tygodni czy miesięcy w roku z powodu upałów, będą tam, gdzie będą. Natomiast co my już z tym zaczniemy dalej robić, czy jak to zaczniemy temu zapobiegać, to zależy od nas. W którym momencie każdego kolejnego kryzysu my podejmiemy jakieś decyzje, które pozwolą coś przesunąć i spowodować to, że te najczarniejsze scenariusze się nie zrealizują, że będzie jakiś jasno-szary, ciemno-szary, bo tak naprawdę wygląda rzeczywistość. I tutaj chciałbym dojść do pytania, ale najpierw powiem, że bardzo zachęcamy do zadawania pytań, to po pierwsze. Po drugie, jak ktoś ma silną potrzebę, na przykład jest zachwycony tą rozmową, to może ją udostępnić u siebie na Facebooku, żeby inni też obejrzeli. Wracając do rozmowy, chciałem się dowiedzieć, jak z pana perspektywy, bo wiemy, że pandemia w skali emisji jest niewielką korektą, nieznaczącą. Natomiast co pandemia jako znalezienie się wszystkich w pewnym kryzysie zmienia, jaką korektę wprowadza do naszego myślenia o katastrofie klimatycznej? Znaczy nie pod kątem emisji, ale bardziej tego, co tutaj się okazało i co może się okazało użyteczne na potrzeby rozmowy o kwestiach klimatycznych. No może jednak trochę zaczyna się ruchu wokół nauki, że nauka to nie jest taka głupia rzecz. Ja nie mówię o naukowcach, bo są mądrzejsi naukowcy, są głupsi naukowcy. I odróżnijmy naukę jako pewien zasób wiedzy, rozumienia świata, który jest pewną zdobyczą społeczną, istnieje w świadomości społecznej, od autorytetów i poszczególnych osób.
że może jednak warto z tej nauki skorzystać, tak? Bo nauka w zasadzie była pewna, że taka pandemia się zdarzy. Ja mogę powiedzieć taką anegdotę, jak ta pandemia się zaczynała, to myśmy byli z bardzo dużą grupą naukowców międzynarodowych na subtropikalnym Atlantyku, w okolicach Barbados. Był potężny 2000 naukowców, 4 statki badawcze, 5 samolotów, satelity w trybie specjalnym i tak dalej. Eksperyment po to, żeby zrozumieć pewne elementy tego, jak działają chmury w systemie klimatycznym, oddziaływanie atmosfery, oceanu i chmury. I dochodzą te informacje z Chin, dochodzą pierwsze informacje z Europy, my tam siedzimy. I ja się zastanawiam, no kurczę, kiedy nas zamkną, kiedy odetchną, zamkną ten cały ruch lotniczy i my tutaj zostaniemy, nie będziemy mogli wrócić. Miesiąc jeszcze trwało, zanim zostały podjęte jakiekolwiek decyzje. Wiadomo było, że pandemia, tak, mamy system, to już powtarzam wiele razy, nie możemy wnieść pilnika do paznokci na samolot, bo się boimy, że ktoś poderżnie gardło pilotowi. Natomiast z dowolnym choróbskiem możemy wsiąść na pokład i zawleć to choróbsko na dowolny kraniec świata. Tak? Nie ma żadnej kontroli sanitarnej, bo byłaby nieprzyjemna. Ta kontrola bezpieczeństwa to jest 15 minut. Ta kontrola sanitarna może byłaby trochę bardziej skomplikowana, ale wiemy, że to jest potrzebne, ale to jest niewygodne. No to kiedy się na tyle przestraszymy, czy na tyle zrozumiemy te związki przyczynowo-skutkowe, że zrozumiem, że pewne rzeczy warto. I trochę się zmienia w świadomości ludzi, że może jednak warto, że może jednak nie jesteśmy niezniszczalni. Że takie głupstwo się stało i proszę, jakie to ma konsekwencje, prawda? Dotyka wszystkich. Olga Tokarczuk w którymś z wywiadów powiedziała, że pandemia, ta jej pożyteczna strona to ta, że nie możemy już jakby abstrahować od rzeczywistości, że to jakby wszyscy się zderzyliśmy z taką namacalną rzeczywistością, w której nawet prezydent Trump dostaje tego COVID-a i z niego wychodzi, ale wczoraj się dowiedzieliśmy, że słabo z nim tam było, bo wyszły jakieś badania, w których się okazało, że on jednak... No może jeszcze jakieś neurobiologiczne problemy wyjdą, tak? No nie wiadomo, z jakiego powodu on zachęcał tych ludzi, żeby na Kapitol szli, tak? Żeby one sięgają głębiej niż ubiegły rok. Znaczy ja się śmieję, ale no, neurolodzy właśnie mówią, że u bardzo wielu osób ten wirus powoduje różne zmiany i te skutki, że tak powiem, przechorowania w dłuższym okresie czasu są cały czas nam nieznane. Ale jeszcze a propos pandemii, zastanawiam się, czy ona coś zmienia, bo pan bardzo często powtarza w wielu rozmowach, że trzeba ograniczyć konsumpcję, że nie można jakby czcić cały czas tego bożka wzrostu jako tego, co definiuje nam sukces i rozwój. No z jednej strony był taki moment w czasie pandemii, że rzeczywiście pojawiły się takie głosy, ale z drugiej strony dosyć silnie zostały skontrowane tą chęcią powrotu do normalności. Dzisiaj ja mam wrażenie, że z tych takich narracji częściowo optymistycznych na początku pandemii niewiele zostało względem tego, co się dziś mówi, bo dzisiaj też to ciśnienie na otwieranie gospodarki jest właściwie motywowane tylko i wyłącznie wzrostem. Czy pan się nie boi, że trochę ta pandemia nam jakoś tak przez to, że ona tyle trwa, co było do przewidzenia, no ale jakby doświadczamy tego dopiero, że ona nam trochę przysypała tym powrotem do normalności to, co można było przy okazji jej wyszarpnąć dla sprawy klimatycznej. No to jest właśnie kwestia tego marketingu politycznego i po prostu mówienia. Nie będzie tak, jak było przed pandemią, kropka. I to trzeba jasno mówić. Musimy sobie zbudować inną, lepszą normalność. I wolałbym, żebyśmy mówili o lepszej normalności. Ja nie chciałbym powiedzieć, że na przykład chodzi właśnie o jakąś pustelnictwo, jakieś kompletne ograniczenie się i tak dalej. Nie, ale na Boga ta konsumpcja niszczy świat, przynajmniej część tej konsumpcji, która niszczy świat, jest tą złą konsumpcją. Konsumujmy dzieła sztuki. Czy nawet piwo. Ale lokalnie wytwarzane. Ale to jest też coś, i to jest też pytanie, czy my jesteśmy na to gotowi, albo w jaki sposób
taką gotowość wypreparować. To Paulina Kramarz z Uniwersytetu Jagiellońskiego bardzo często mówi w odniesieniu do żywności, że czy my na pewno potrzebujemy 25 rodzajów jogurtu na przykład w supermarkecie, że może jednak by 5 wystarczyło z tymi owocami, które mamy w kraju, a nie z tymi, które są z całego świata. Tylko że to oznacza, że my musimy się zgodzić na to, że jakby ograniczamy pewien wybór, pewien zasób, z którego korzystamy. Czyli znowu ja powiem tak, ja nie wiem, czy 5 czy 25, ja powiem tyle. Ważne jest, ile zniszczymy bioróżnorodności, ile wyprodukowanie tych jogurtów kosztuje emisji i niszczenia bioróżnorodności. Może być ich 100, jeżeli one będą prowadziły do mniejszego niszczenia tego świata. Natomiast za to niszczenie powinniśmy zapłacić. Problem polega na tym, że my nie wyceniamy właśnie tego kapitału natury, kosztów niszczenia przyrody. Tego wszystkiego nie mamy w cenie, tak? Gdy kupujemy samochód, to ostatnią rzeczą jest myślenie o emisyjności tego samochodu. Przepraszam, dlatego, że za to nie płacimy. Nie ma żadnego powodu, żeby w tej chwili jakakolwiek budowla, którą zaczynamy, nie była nieemisyjna praktycznie, czy pasywna, czy nieemisyjna. Ale nie ma takiego prawa, ona wcale nie musi być nawet droższa od tego, co mamy teraz. Tylko my mamy pewne przyzwyczajenia. Myślę, że najprostszą rzeczą zmiany tych przyzwyczajeń to jest, przepraszam bardzo, zapłacenie za to. Czyli to, co znowu wielu ekonomistów mówi, podatek węglowy i podatek środowiskowy kosztem. Ja nie widzę na przykład powodu opodatkowania pracy, natomiast być może to jest bez sensu opodatkowanie pracy, jeżeli ktoś pracuje dla dobra innych i jeszcze za to, że tak powiem, dostaje po kieszeni. Natomiast ta konsumpcja, która niszczy nasze dobro wspólne, to powinna być bardzo wysoko opodatkowana. No i tu docieramy do takiej sytuacji, w której musimy sobie zadać pytanie, co widać z tego miejsca, w którym jesteśmy, czyli z Polski. Marcin Popkiewicz, którego kiedyś zaprosiliśmy do Szkoły Ekopoetyki, powiedział nam po takiej długiej swojej tyradzie dotyczącej różnego rodzaju wyzwań, problemów, zagadnień, jak to on, powiedział, jak wszyscy zmarkotniliśmy tam w czasie tej rozmowy. I on powiedział w pewnym momencie, ale wiecie, nie patrzcie na to z perspektywy polskiej, bo z Polski gorzej widać przez to, kto nią rządzi, jaki jest mental tych rządzących, jakie są uwarunkowania ekonomiczne i powiązania. No i teraz jak mówimy o tym ograniczeniu konsumpcji, no to z bardzo wieloma osobami, nie wiem, chociażby z Wojciechem Orlińskim z Gazety Wyborczej, mamy takie rozmowy, które on mówi, że on na przykład jest tą generacją, która wychowała się w PRL-u jakby czasu niedoboru i on się jeszcze nie nacieszył tym konsumowaniem. On wie, że tak trzeba i on tak zrobi, ale on jest tym wyjątkiem, no bo on jest świadomy i jakby wie jak trzeba. Ale że bardzo wielu ludzi nie jest gotowych na to, żeby po 60 latach życia, czy tam 50 latach życia w PRL-u i ciągłego niedoboru powiedzieć, no jak to, no my cały czas jesteśmy jeszcze krajem na dorobku, to czemu mamy się teraz ograniczać? Znaczy to jest bardzo, bardzo złe postawienie sprawy z tego powodu, że to cały czas jest myślenie w kategorii wzrostu, prawda? Natomiast Ja bym po prostu powiedział z kolei trochę na odwrót. Skąd jest to poczucie tego niedoboru i tego wzrostu? Jak któryś z kolegów za granicą powiedział kiedyś, że najgorszą rzeczą, jaką kultura zrobiła dla klimatu, to był serial Dynastia. Z tego powodu, że on właśnie rozpropagował, znaczy to jest oczywiście przykład, to nie tylko ten serial, ale on rozpropagował ten wzorzec tej konsumpcji, tego stwierdzenia, że my możemy być szczęśliwi i nacieszyć się tylko pod warunkiem właśnie tej gargantuicznej konsumpcji. No więc musimy właśnie znaleźć sposób narracji mówienia o tym i cieszenia się z tych rzeczy, które nie niszczą środowiska. Ale myśli pan, że, bo to cały czas docieramy do tego, też pytam o to dlatego, żeby zapytać pana, no bo pan się jest w Polsce, no, porusza
jakby w międzynarodowym kręgu badaczy, czy wychodząc z tego kręgu na zewnątrz, znaczy wychodząc z Polski na zewnątrz, pan zaczyna dostrzegać trochę więcej zmian na plus niż na przykład siedząc tutaj i trochę się kotując, nie? Nie, nie, nie. Nie. Zabił mi pan nadzieję właśnie, bo ja cały czas nie, się... Nie, to znaczy, to nie ma takiego prostego spojrzenia, że my jesteśmy ta zacofana Polska, a ten wspaniały, nie wiem, czy Ameryka, czy jakiś Zachód, czy coś takiego załatwi za nas sprawę, narzuci wzorce i zmusi do tego, żeby nam było wspaniale pod ich światłym przewodem. Mnie się wydaje, że powinniśmy o tym rozmawiać i się zastanawiać, pokazywać, że różne rzeczy warto i że możemy być szczęśliwi w różny sposób, a nie tylko jeżdżąc dwa razy w tygodniu do supermarketu i kupując nowy ciuch, tak? I może nie wiem, czy 5 ogórków, czy 25 ogórków, nie wiem, gdzie tu jest przesada, ale tak jak mówię, ja jestem fizykiem, ja jestem przyrodnikiem i są związki przyczynowo-skutkowe. Przyczyną jest niszczenie bioróżnorodności i emisję gazów cieplarnianych. I to, jak powtarzałem wielokrotnie, tutaj musimy uderzać, w to miejsce musimy uderzać, a reszta to jest tylko szukanie drogi. Pewnie tą konsumpcję trzeba ograniczyć, ale mówienie o tym, że ograniczenie konsumpcji załatwi sprawę, jest oszustwem, bo możemy konsumować mniej, a równie niszczyć środowisko. Jeszcze jedna rzecz mnie nurtuje. Ma pan jakąś intuicję dotyczącą tego, o czym zaraz będziemy w kwestiach klimatycznych rozmawiać więcej? To znaczy, czy jest jakiś wielki temat, który się zaraz objawi czy pojawi? Bo ostatnio rozmawiałem z Aleksandrą Kardaś, ona mówi, że na przykład temat wody zaraz się okaże takim jej zdaniem dużym. No to jest jej temat, to może dlatego tak bardzo też to powiedziała. Ale czy jest coś takiego, co się jawi już osobie z samego środka tych rozważań jako coś, co zaraz wybuchnie jako wielki temat dyskutowany i omawiany w kwestiach klimatycznych? No są dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest właśnie kwestia rewolucji energetycznej. To znaczy, że może cały czas źle o tym myślimy, bo cały czas zamiast myśleć o redukcji emisji, my myślimy o cudownych technologiach i rozwiązaniach. Woda, to jest od strony takiej praktycznej. Woda na pewno, to na pewno będzie problem. Problemem w ogóle będzie żywność. To jest problem, którego nie doceniamy, więc woda razem z żywnością. A z punktu takiego widzenia intelektualnego, to jest w tej chwili cała nowa próba podejścia do zagadnienia systemu ziemskiego jako całości, ludzie jako część natury, ludzie z całym systemem gospodarczym i społecznym. I w tej chwili próba, tak jak od prostych modeli pewnych zależności fizycznych doszliśmy do modeli klimatu, włączyliśmy w to biosferę. W tej chwili już modelujemy klimat, zakładając pewne scenariusze przyszłości, ale to jest cały czas oddziaływanie jednostronne. Zakładamy, że ludzie będą jakoś oddziaływać i co się zmieni w klimacie. Więc teraz w tej chwili jest próba znalezienia sprzężeń działających w drugą stronę i modelowania, spojrzenia na system ziemski jako całość, bo to nam może pomóc wybierać te drogi na przyszłość. I chyba już wiemy dostatecznie dużo. Znowu, nie ma ani jednej osoby, która by to wszystko ogarniała, ale jak pozbieramy do rzeczy, do razem te rzeczy, które się wyłaniają, to w tej chwili jest takie nowe ożywcze spojrzenie, które myślę, że w ciągu najbliższych kilku lat to się jak walec przetoczy przez nas po prostu, że zaczniemy widzieć pewne zależności. Myślę, że to jest ten moment, w którym możemy zacząć, jeśli są jakieś pytania, słuchać tych pytań. Są, tak? Tak, oczywiście, nawet na czacie tutaj poruszono bardzo wiele interesujących wątków, wywiązały się nawet dyskusje. Zacznę od pierwszego pytania, które sformułował pan Szymon, a brzmi ono w następujący sposób.
Migracje są wpisane w życie na Ziemi. Przemieszczają się nawet koralowce. W wyniku ocieplenia klimatu w wyższe partie gór przenoszą się rośliny i zwierzęta. Czy zatem migracje to kryzys czy rozwiązanie? No to może odpowiedziałem w tym ostatnim trendzie, tak? To znaczy my musimy widzieć powiązania, które są w systemie i je w sposób świadomy wykorzystywać, no dlatego, żeby jednak robić sobie dobrze. Zrozumieliśmy, że już sobie nie zrobimy dobrze, nie robiąc dobrze naturze, tak? To jest to, co w tej chwili zaczęliśmy rozumieć, bo do niedawna ta konsumpcja właśnie, czy to działanie wynikało z tego, że byliśmy oderwani od natury, nie rozumieliśmy tych związków, więc nie wiem, czy to jest kryzys, czy to jest rozwiązanie. Tak się będzie działo. Chodzi o to, że no mamy jakieś imperatywy moralne i etyczne i powinniśmy tak próbować kierować tymi działaniami, żeby jednak zmniejszać ilość zła, a powiększać ilość dobra. Tak? Ogólnie rzecz biorąc mówiąc, ja nie mówię o jakiejś optymalizacji gospodarczej czy innej, ale właśnie to takie spojrzenie całościowe może nam trochę uświadomić, że parę rzeczy możemy zrobić lepiej. Kolejne pytanie, myślę, dość istotne. Często rozmawiając ze zwolennikami Konfederacji spotykam się z pozycją: Polska to tylko 1% emisji, więc nic nie zmienimy. Jak przekonać takie jednostki do dekarbonizacji naszego kraju? No, można podzielić Chiny na jednostki administracyjne i odpowiednio małe i powiedzieć, że to też są małe procenty emisji. Wziąć emisję Unii to już się robi trochę większe. To znaczy jesteśmy na jednej planecie i liczy się wszystko. I tak długo jak ktoś nie widzi, że granice Polski to nie są granice fizyczne, tylko to są granice umowne a atmosfera, ocean, biosfera jest jedna, no tak długo będzie trudno taką osobę przekonać. Myślę, że wyborca Konfederacji nie zgodziłby się, że granice Polski są umowne. Ale to już jakby w kategoriach za to. No tak, może Wielka Lechia, nie? Umowna inna, tak. Przechodząc do kolejnego pytania, pan Marcin pyta: jak się panowie zapatrują na weganizm i zmianę, porzucenie dotychczasowego modelu żywieniowego jako metodę walki ze zmianami klimatycznymi? No to jest oczywiście bardzo ważne, z tym, że znowu czasami mylimy mnóstwo różnych rzeczy, tak? Bo na przykład tak, najgorsze to jest wołowina, ale także produkty mleczne. Ja lubię serek, przepraszam. Ale się powstrzymuję. Ale już nie tak, żebym kompletnie zrezygnował. Chodzi o to, że do wyprodukowania odpowiedniej liczby protein to znaczy można je uzyskać albo w najprostszy możliwy sposób ze słońca przez produkcję roślinną, albo przez przepuszczenie kilku etapów kolejnych produkcji roślinnej. Za każdym razem zostaje tego mniej. I oczywiście nas jest tak dużo, że już nie możemy stosować tego systemu, który był kiedyś. Ja może powiem, to znowu to jest uderzająca liczba, ale 96% masy wszystkich kręgowców lądowych to są ludzie plus zwierzęta, które zjadamy. Reszta to jest 4%. No, tego systemu się nie da utrzymać na większą skalę. To ja tylko dodam, że my ten temat mamy w ogóle dotyczący nie tylko weganizmu, wegetarianizmu, ale tych indywidualnych wyborów przerobiony nie tylko w takich kategoriach, mówię o szkole kopetyki, w kategoriach stricte praktycznych, to znaczy tego, co one powodują, te nasze indywidualne wybory, ale jest dosyć dobry sposób na przestanie zaprzestanie zastanawiania się nad tym. To znaczy potraktować to w kategoriach etycznych. To znaczy nikt z nas, jak tu siedzimy, nie zabija też ludzi i nie powoduje to przekonania w nas, że ludzie przestaną się zabijać. I dokładnie tego samego dotyczą indywidualne wybory związane z wpływem na planetę. To znaczy to, że ja
nie jem mięsa albo nie wiem, biorę tą torbę płócienną zamiast foliówki jednorazowej, oczywiście ma jakiś wpływ, on jest niewielki w skali całego układu, natomiast ma znaczenie etyczne, po prostu nie biorę w czymś udziału. Julia Fiedorczuk zawsze powtarza takie piękne zdanie o tym, że to jest kwestia stylu, pewnej klasy, pewnego sposobu zachowania się względem innych istot i ten jest lepszy od takiego, który im szkodzi. Julia też mówi o tym, co mnie zawsze przekonuje, że jeden worek foliowy ze sklepu mniej to jest jeden żółw więcej w morzu, więc zawsze mieć lepiej jednego żółwia więcej niż mniej. Więc można to traktować po prostu nie w kategoriach praktycznych i sprawczych, chociaż to ma jakieś znaczenie, po prostu w kategoriach etycznych. Kolejne pytanie dotyczy odnawialnych źródeł energii, a także energii pozyskiwanej z atomu. Nasz widz pyta, zasypane zostały panele fotowoltaiczne. Jakie tu może być rozwiązanie pomocnicze, skoro musimy odejść od węgla i czy tym rozwiązaniem może być atom? Oczywiście atom jest niskoemisyjny i może być tym rozwiązaniem. Natomiast przede wszystkim rozwiązaniem jest właśnie ograniczenie emisji i bioróżnorodności. Pierwszym rozwiązaniem jest efektywność energetyczna, to znaczy, żeby te usługi, które nam funduje nasza cywilizacja, kosztowały najmniej energii. Jakbyśmy mieli domy nieemisyjne, to znaczy domy czy wiele innych rzeczy, to tej energii by trzeba było dużo, dużo mniej zużyć do ogrzewania czy do wszystkiego. Gdybyśmy nie wozili 2 ton żelastwa do sklepu, żeby zakupy zrobić, 5 kilo zakupów, no to w tym momencie też byśmy tej energii mniej zużywali. Może ten samochód mógłby być istotnie lżejszy i co nie znaczy, że tak dużo mniej wygodny. Więc to są jakby pierwsze rozwiązania. Drugie rozwiązania to oczywiście tam, gdzie to ma sens i się da, no to produkować tą energię ze słońca w sposób bezpośredni czy pośredni, bo to jest ta energia, która i tak dotarła już do powierzchni naszej planety i potem ona zamienia się w bezproduktywne ciepło, ale to ma różne skutki uboczne, bo to ma też te wielkie farmy fotowoltaiczne, no to jest jakiś taki, dla mnie to jest przerażający w ogóle pomysł, czy wiatraki wbrew pozorom też mają wpływ na środowisko, więc atom też ma wpływ na środowisko. Każdy rodzaj pozyskiwania energii ma wpływ na środowisko. Pozyskujmy energię, z czego możemy nieemisyjnie, także z atomu. Ale zużywajmy tej energii jak najmniej. Dla zaspokojenia swoich potrzeb. Mamy jakieś potrzeby i chcemy je zaspokojać, na tym polega cywilizacja, ale nie musimy jej marnować. Kolejne pytanie dotyczy kwestii latania samolotami. Co panowie myślą o lataniu samolotem na konferencję? Czy pandemia zmieni to na dobre, czy obecne zdalne konferencje przeminą wraz z wirusem? To w kontekście obecnej sytuacji pandemicznej, gdzie wiele działań, chociażby nasze spotkanie, odbywa się online'owo. No, rozmawialiśmy przed spotkaniem, że cała masa bzdurnych spotkań inicjujących zainicjowanie ewentualnego projektu już się odbywa online, a nie musi się odbywać w realu, więc to jest jakiś plus. Myślę, że firmy też sobie policzyły, że już nie muszą wysyłać pracownika na jedno spotkanie samolotem na drugi koniec Europy. No więc może coś się zmieni, panie profesorze. No ja myślę, znaczy to nie jest tak, że wszystko możemy zastąpić, ale znowu sporo rzeczy działa w dobrym kierunku. Nie wszystko, nie zawsze musimy widzieć się osobiście i spędzać dużo czasu gdzieś daleko. Poza tym ten cały wzrost tempa życia, prawda? Z jednej strony no, mamy coraz lepiej, z drugiej strony nas zabija. Ten wzrost konsumpcji to także jest związany z tym wzrostem tempa życia. Może jednak w tej chwili już jest na tyle dobrze, że możemy trochę zwolnić i mieć z tego satysfakcję. Więc nie musimy w te wszystkie miejsca, że tak powiem, latać, jeździć na pół dnia, żeby podpisać jakiś papierek czy powiedzieć 3 zdania do ludzi.
Kolejne pytanie. Czy Polacy są świadomym środowiskowo narodem? Czy obchodzi ich ochrona środowiska? Czy Polacy są świadomi, jak ogromny wpływ wywieramy jako gatunek na planetę? Poruszaliśmy tę tematykę podczas dzisiejszego spotkania i no tutaj wyłaniał się nie najlepszy obraz Polski jako kraju. Natomiast z drugiej strony, jak patrzę przede wszystkim na młode osoby, to jednak ta świadomość wpływu na planetę jest tam stosunkowo duża, tak mi się wydaje. Znaczy, ja bym się powołał znowu na ten wymieniony przeze mnie wcześniej raport Ziemianie atakują. Jego druga edycja była teraz. I z niego nie wyłania się jakiś bardzo pesymistyczny obraz. No, ten obraz mówi, że spora część Polaków, no to jest ponad 70%, jest przekonana o tym, że mamy problem i że ten problem człowiek spowodował. W tych 70 paru procentach, już nie pamiętam ile dokładnie, jest oczywiście spora część tych biernych, o których pan profesor wspominał, tych, którzy wiedzą, że coś się dzieje, ale myślą, że ktoś inny za to i za nich załatwi problem, albo nie wiedzą, co robić, albo robią niekoniecznie to, co jest najbardziej pilne. Natomiast myślę, że to nie jest jakiś, że ten obraz nie jest jakiś bardzo ponury. I to, co dla mnie jest chyba najciekawsze i najbardziej interesujące, to to, że zmniejsza się liczba tych twardych denialistów. Ja już wręcz odradzam wszystkim dyskutowanie z nimi, bo to nie ma żadnego sensu, szkoda czasu, energii, lepiej się zająć tymi, którzy wiedzą, że jest problem, a na przykład nie wiedzą, co zrobić. Tak, no ja się z tym zgadzam. Już nawet jak tegoroczny konkurs na klimatyczną bzdurę roku właśnie, nie wiem, czy on nie był ostatni, bo stwierdziliśmy, że może to już nie ma ani takiego przełożenia, ani takiej potrzeby. Jest jakaś część tych ludzi, którzy plotą straszne androny na ten temat, ale to już nie jest mainstream. To już jest, że tak powiem, bardzo, bardzo egzotyczna grupa, choć hałaśliwa i oczywiście przebijająca się tu i ówdzie. Natomiast mamy świadomość tego, że jest problem, natomiast oczywiście bardzo często jesteśmy poddani temu greenwashingowi, czy nie myślimy o tym, jak go rozwiązać, prawda? Mówimy o sortowaniu śmieci, nie ma nacisku, cały czas nie ma nacisku, żeby na przykład zmusić metodami prawnymi do odpowiedniego oznakowania tych wszystkich opakowań. Gdzie to wyrzucić, prawda? Taka prosta rzecz. Tutaj czerwona kropeczka, tu zielona, tu żółta i to leci do czerwonego, żółtego, innego pojemnika. Tylko człowieku, no co zrobić z tymi blistrami po lekach? Albo billboardy na mieście, można sobie przeczytać. Tak, można przeczytać, albo gdzieś tam jakaś infolinia w urzędzie, czy coś takiego. Więc nie pomagamy sobie z tymi działaniami. Ja tylko dodam jeszcze a propos tej klimatycznej bzdury roku, że ci, którzy wygrali przecież w tym roku tą bzdurę, czyli specjaliści od PGE bodaj, tak? To przecież dam sobie głowę uciąć, że to nie są ludzie, którzy mówili to wierząc w to, tak? No to jest na potrzebę pewnej polityki wygenerowany przekaz. Wierzą w to? O Boże. No dobra. Tak, jest część ludzi, która w to wierzy. Ja bym nie był taki optymistyczny. Ale tak jak mówię, są te bańki, prawda? Więc są bańki, w których ta wiara jest cały czas mocna. Oni w to mogą wierzyć, ale te bańki już nie są takie wpływowe jak kiedyś. I pytanie z ostatniej chwili od pani Agaty do pana Filipa. Czy szkoła ekopoetyki będzie podejmować temat nadmiaru w kontekście konsumpcji, marnowania energii, zasobów, etc.? Szkoła ekopoetyki będzie podejmować temat nadmiaru, ale nie w tych prawdopodobnie obszarach, które pani Agata wymieniła, ponieważ naszym zadaniem nie jest formułowanie rozwiązań praktycznych dotyczących konkretnych sektorów, tylko naszym zadaniem jest formułowanie sposobów opowiadania rozwiązań, które wymyślą ludzie kompetentni do tego, czyli między innymi pan profesor i inni. Natomiast zagadnienie nadmiaru jest jak najbardziej tematem szkoły, dotyczącym między innymi na przykład nadmiaru formułowania komunikatów i tego, że w nadmiarze komunikatów te ważne giną. To dotyczy też pewnie w swojej części nauki, która wytwarza całą masę produktów
na potrzeby systemów punktowych i innych, i niekoniecznie to powoduje przyrost wiedzy tej, która jest najważniejsza. Więc my się bardzo dużo zastanawiamy na przykład nad pojęciem ciszy, nad pojęciem zaniechania pewnego działania, nad pojęciem pewnego odpuszczenia działań, czy tworzenia komunikatów, czy informacji, bo uważamy, że to powoduje chaos i powoduje dezinformację, a nie informację. Więc w tym sensie my się nadmiarem już teraz zajmujemy. I ostatnie pytanie. Czy uważają panowie, że naukowcy i politycy są w stanie uratować świat? Czy mają takie możliwości? No pytanie, czy mają chęć? I znowu zwalanie, tak? Ja, proszę państwa, nie uratuję świata. To od razu oświadczam. Natomiast ja mogę spróbować porozmawiać na ten temat, co powinniśmy zrobić, żeby trochę w tym kierunku pójść. I staram się to robić. I tak powinniśmy o tym myśleć. A jeśli idzie o polityków, to po prostu wybierajmy takich polityków, z którymi by się na ten temat dawało rozmawiać. Myślę, że ciśnienie, które wytwarzamy od dołu, zmienia też politykę. Powoli, ale ją zmienia. To jest zresztą też ciekawe w odniesieniu do tej perspektywy i może tym warto zakończyć, od której zaczęliśmy, czyli tego roku 2018 i wcześniejszych wydarzeń i tego miejsca, w którym jesteśmy dziś. Bardzo wiele postulatów, ja rozmawiałem jakiś czas temu z moimi przyjaciółmi, którzy działają w jednej z organizacji ekologicznych i oni mówili, że postulaty, z którymi chcieli wyjść w 2018 roku na COP w Katowicach i chcieli je głośno wyartykułować, mieli dużą dyskusję w swoim gronie, czy to nie jest zbyt radykalne. Dzisiaj te postulaty latają w debacie jako zupełnie nieradykalne, więc to też jest pewien znak, że ta zmiana, która idzie od dołu, czy ta opowieść, czy sposoby opowiadania, one generują pewną zmianę języka i przesuwają tą debatę w określone pola. Żeby zakończyć tę rozmowę, ja bym chciał panu profesorowi zadać jeszcze jedno pytanie, takie, które jest moim ulubionym i które zadaję bardzo wielu osobom. Panu jako specjaliście od zagadnieniu, o którym rozmawialiśmy przez minioną godzinę, chciałem zadać pytanie, czego pan dzisiaj nie wie, a bardzo by się chciał dowiedzieć w tych obszarach, którymi się pan zajmuje. To znaczy, czy jest taki obszar niewiedzy, czy taki obszar, który co do którego zżera pana ciekawość, a jeszcze pan nie wie, bo ależ nauka tam nie doszła. No. Ależ oczywiście, no bo to jest właśnie ciekawość, to jest podstawa do działania naukowego, tylko mnie jest strasznie to trudno wytłumaczyć. Spróbujmy. Ale dobrze, czym jest turbulencja? No, tym, co ja odczuwam w tym samolocie, to wiem. No, ale właśnie, to tyle, ale tak naprawdę, tyle ja wiem. Tak, to jest tak naprawdę to dotyczy wszystkich przepływów, praktycznie wszystkich przepływów w przyrodzie. I my cały czas mamy duży problem z opisem tej turbulencji, a nawet z jej dobrym nazwaniem. Więc chciałbym troszeczkę w tym kierunku parę kroków jeszcze zrobić, żeby doprecyzować parę rzeczy, w jaki sposób to ciepło, para wodna, zanieczyszczenia są rozprzestrzeniane w atmosferze przez turbulencję. Chciałby się pan dowiedzieć, na czym polega istota? Jak działa świat? Tak. To jest wspaniałe. Ja kiedyś zadałem to pytanie panu profesorowi Łukaszowi Andrzejowi Turskiemu, który też miał to, najpierw się zderzył z takim, o Boże, jak ja to wytłumaczę, jestem archeologiem z wykształcenia, nie jest łatwo tłumaczyć fizyczne sprawy archeologom, ale w końcu powiedział, że w sumie on najbardziej by chciał wiedzieć, jak powstaje szkło, bo nie do końca wie. I to też jest bardzo... No tak. Ja się właśnie trochę tej turbulencji uczyłem od profesora Turskiego, który był moim wykładowcą. To może ale tym... był przez jakiś czas denialistą klimatycznym, ale udało się nam się nad tym popracować. czyli zakończymy pozytywnym akcentem. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę. Bardzo dziękuję państwu za pytania. Dziękujemy Muzeum Emigracji za zaproszenie. Zapraszamy do lektury nowego numeru Polskiego Przeglądu Migracyjnego, który jest poświęcony kwestiom klimatycznym i tym
temu, jak te kwestie wpłyną na migrację na świecie. I zapraszamy do wizyty w Muzeum Emigracji, które już jest otwarte od kiedy? Od tygodnia jest otwarte, tak, więc można przychodzić, zwiedzać i jest jak kiedyś było. Bardzo, bardzo dziękujemy. Udostępniajcie tę rozmowę w swoich kanałach społecznościowych i zachowujcie się przyzwoicie w kwestiach klimatycznych. Dzięki. Dziękuję bardzo.